ein sehr enges Spiel, ein sehr intensives Spiel. Ich muss erstmal meiner Mannschaft gratulieren für den großartigen Kampf. Myślę, że to był bardzo wyrównany mecz, bardzo intensywny. Muszę w pierwszej kolejności mojej drużynie pogratulować tego wspaniałego zwycięstwa. Wie ich schon in der Spieltagspressekonferenz erwähnt habe, muss man in solchen Spielen, wo man nicht genau weiß, wo man steht, auch ein Stück weit Glück haben, vor allem wenn man gegen eine Mannschaft wie Legia Warschau spielt. Jak już w konferencji przedmeczowej mówiłem, trzeba w takim meczu jak z Legią Warszawa, z drużyną topową, mieć też dużo szczęścia. I to szczęście było dzisiaj troszeczkę bardziej po naszej stronie. Myślę, że w pierwszej połowie, jeżeli chodzi o szanse podbrankowe, byliśmy troszeczkę bardziej na plusie. Es war zu fühlen, dass ein Luft in der Tor, ein Tor in der Luft sich anfühlt. W drugiej połowie nie weszliśmy dobrze w mecz. Było, że tak powiem, czuć Legia dosyć mocno na nas naparła, wygrała dużą presję i kolokwialnie mówiąc, bramka wisiała w powietrzu. Viel überragende Aktionen gezeigt, seine ganze Klasse im Spiel musste er zeigen, damit diese Bälle, die er besorgt haben, auch gehalten waren. Dante Stipica pokazał dzisiaj naprawdę swoją wielką wartość. 3-4 piłki, które wybronił, były naprawdę wielkiej jakości. Ja, Glückwunsch nochmal an unsere Mannschaft. Ich wünsche Legia Warschau. Jeszcze raz gratulacje mojej drużynie Legii Warszawa. Życzę wszystkiego najlepszego na ten sezon. To wszystko.